Cześć, w tym filmie porozmawiamy na temat tego, jakich perlatorów nie wybierać, na których tylko byście stracili gotówkę, wydając ją nadaremnie. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Ale co to jest ten perlator, bo niektórzy też nie wiedzą. Perlator jest to małe urządzenie, które widzicie z boku mnie, jakie zakładacie na końcówkę kranu w swoim domu czy firmie i dzięki tej właśnie małej końcówce, która kosztuje kilkanaście złotych, możecie zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Jak to działa? A działa w ten sposób, że po prostu hamuje przepływ wody w waszych kranach, także nawet może zahamować przepływ wody do 90% przy zachowaniu takich samych wartości myjących. Perlator oczywiście nadaje się do mycia naczyń, mycia dłoni, nie nadaje się za bardzo, jeżeli nie ma regulacji przepływu, do napuszczania do naczyń jakichś dużych ilości wody, ale o tym wszystkim w filmie. Zapraszam do jego zobaczenia. No i powiedziałem wam, co to jest mniej więcej perlator. Dzięki temu małemu urządzonku możecie zaoszczędzić gigantyczną ilość gotówki, jaką byście musieli wydać na to, byście płacili za wodę, jaka by przepłynęła przez was kran do kanalizacji. Jeżeli oczywiście macie zlewy w łazience, w toalecie, czy w kuchni myjecie naczynia, no to dobrze się wyposażyć w perlator, bo naprawdę 80% czy nawet 90% wody możecie zużyć wtedy mniej. No i oczywiście jaki perlator wybrać? Na moim kanale już dawno nagrałem temu film, warto sobie go zobaczyć, ale jakich perlatorów nie wybierać? Najważniejszy pierwszy punkt, ten jest najważniejszy. Nigdy nie kupuj perlatorów, na których nie pisze, jaki mają przepływ wody, bo często, naprawdę to jest mega często, szczególnie jak zadajecie mi pytania gdzieś mailowo czy coś, jaki wybrać, albo czy ten jest dobry i dajecie mi zdjęcie czy linka do jakiegoś szajsu, który kosztuje 2,50 z całości z tworzywa i dodatkowo na nim w ogóle nie pisze, ile on ma przepływu. Pamiętajcie, najważniejsza cecha to jest ta, jeżeli kupujecie jakiś perlator, one nie kosztują wcale dużo kasy, one kosztują nam 12 zł, 15, zależy jaki sobie wybierzecie. I to jest najważniejsze, nie kupujcie perlatorów nigdy, przenigdy, jeżeli na nich nie pisze, jaki one mają przepływ wody. Idziecie do sklepu, jakiegoś marketu budowlanego przy centrum handlowym, gdzie jest 5 razy drożej niż normalnie w internecie. No i widzicie, o, perlator 3,50, biorę, podobno dobre to są urządzenia i bierzecie jakieś gówno, kupujecie. Pamiętajcie, dobry perlator musi mieć podaną wartość, czy na tym dykcie, do jakiej jest tam przyczepiony, jakiejś może instrukcji obsługi, czy na samym tym perlatorze musi być wybite, ile ma przepływu wody w ciągu jednej minuty. No i optymalne rozwiązanie, no to jest oczywiście takie do mycia rąk, to tam 2 litry, a natomiast jeżeli coś chcecie napuszczać, no to przepływowość większa, ale o tym jeszcze powiemy. Pamiętajcie, musi mieć podane, ile ma przepływ wody. No i teraz druga sprawa, perlatory, z czego mają być wykonane? Oczywiście dowolno tutaj, jak wam się chce, wybierajcie. Natomiast jeżeli wybierzecie sobie perlator, który w całości jest wykonany z tworzywa sztucznego, no to się na tym przejedziecie. Ha, one są zawsze najtańsze i ten, który jest chciwy, dwa razy traci. Dlaczego? Bo perlatory z reguły, wiecie, zakręcacie sobie na kranie, jeżeli są w całości z tworzywa, one sobie tam, powiedzmy, że działają, ale pewnie nie działają, bo te tworzywa to są naprawdę szajsy z reguły. No i po jakimś czasie okazuje się, że no wiecie, on sobie kamień zachodzi i on się tam mocno zaczepił się do tego kranu i ręką go sobie nie wykręcicie. I wtedy bierzecie sobie klucz płaski jakiś Francuza, jakiegokolwiek, nie, klucza sobie bierzecie i zaczynacie wykręcać ten perlator, a czasami stawia to duży opór. I tutaj pojawia się ząg, dlatego że ten plastikowy bardzo szybko z niego te pazłotko, czy jaki on tam nie jest pokryty szajsem, farba zejdzie, albo wyrobi się na tym pierścieniu, że potem nie będziecie mogli go w ogóle odkręcić, albo w ogóle on się zepsuje i będzie ohydnie wyglądał. Po prostu perlator co jakiś czas musicie odkręcać, żeby przeczyścić dysze, które się zapychają kamieniem wodnym. No i wtedy, wiecie, kluczem go odkręcacie, no i się ten plastik cały wyrabia. Jest to naprawdę złe rozwiązanie. Jeżeli chcecie wybrać perlator dobry, no to oczywiście może być środek, czyli sitko z tworzywa, absolutnie zero problemu. Natomiast pierścień ten mocujący do waszego kranu musi koniecznie być wykonany z metalu. To jest absolutnie obowiązkowe. Oczywiście z metalu nierdzewnego, ale musi być metalowy, a nie z tworzywa sztucznego. To nie jest jako taką zasada ten punkt trzeci, która jest istotna i która przestrzeże was przed złym perlatorem, natomiast przestrzeże was przed wydaniem gotówki w błoto. Dlatego, że idziecie do sklepu, widzicie, o, perlator na kran, o, biorę.
To jest złe rozwiązanie, dlatego że pamiętajcie, macie różne krany w domu i każdy kran ma inny typ gwinta. Są standardowe M24, M22, ale pamiętajcie, też są różne krany. Jeden kran ma gwint na zewnątrz nakręcany, drugi ma do środka kranu wkręcany, a jeszcze inna sprawa to te M24, M22 i inne M18 itd. Czyli jak gruby jest otwór w waszym kranie, w który należy wkręcić ten perlator. To jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, jakie macie właśnie gwinty we własnych kranach, do których nakręca się perlator. Po prostu, żebyście nie kupili czegoś, co nie będzie pasowało do waszej baterii zlewowej. No i teraz duża ciekawostka, punkt czwarty, a mianowicie perlatory do prysznica. I tutaj dosyć śmieszna sytuacja. Dużo ludzi daje się naciąć, że do prysznica kupuje jako przejściówkę perlator. Czyli wiecie, macie węża tego, którym leci sobie woda, potem przejściówkę wkręcacie, tak zwany perlator prysznicowy, a następnie zakładacie sobie słuchawkę prysznicową. I tutaj powinno wam zajść myślenie, co tu się odwaliło. Przecież słuchawka prysznicowa sama w sobie jest perlatorem. Perlator jest to po prostu urządzenie, które rozbija skumulowaną ścieżkę wody na mniejsze strugi wody, hamując ilość przepływu wody w jednostce czasu. No i jeżeli macie gównianą słuchawkę prysznicową, że wiecie, ono to takie grube strąki daje, nie? No to lepiej mi się wydaje, jeżeli wy wymienicie sobie słuchawkę prysznicową na nową, natomiast nie będziecie kupywali przejściówki w postaci perlatora. Bo co robi perlator? Ta przejściówka, która będzie między tym rurką, która doprowadza wam wodę do słuchawki prysznicowej, czyli ta przejściówka, ten perlator, po prostu hamuje przepływ wody, czyli w tym samej słuchawce będzie mniejsze ciśnienie wody, a jeżeli ona dalej struguje tą wodę, no to będzie taki, wiecie, nie? Taki flakus trochę z tej wody. To jest dla mnie bezsensowne. Jeżeli patrzycie i chcecie kupić perlator do prysznica, no to naprawdę zastanówcie się dwa razy. Lepiej zainwestujcie w dobrą słuchawkę prysznicową, która spełnia funkcję siłą rzeczy w sobie perlatora. Oczywiście słuchawkę prysznicową, nie która wali tą najtańszą, bo najtańszą parę złotych oszczędzicie, tylko kupcie już sobie za paręnaście złotych słuchawkę, która ma regulację strumienia wody, czyli możecie na niej regulować, czy ten strug wody ma być bardziej skumulowany, czy bardziej taki mgiełkowy, rozproszony. To już spełnia funkcję perlatora. Nie musicie żadnej kupywać do tego przejściówki, bo to mija się po prostu z celem. Tak jakbyście sobie perlator do perlatora podłączyli. No i punkt piąty, czyli ten, do którego miałem wrócić, czyli jakie te przepływy wody są istotne. Pamiętajcie, kierujcie się rozsądkiem, mianowicie w łazience czy w kiblu możecie sobie użyć perlator z przepływowością wody 2 litry na minutę, nawet 1,5 litra na minutę, być może nawet 1 litr na minutę. Nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, bo w tych miejscach z reguły bierzecie wodę, żeby myć ręce. I to jest naprawdę super rozwiązanie. Pomyślcie sobie, że normalna przepływowość wody z kranu to jest średnio 12 litrów na 1 minutę, ale gdy zastosujecie sobie perlator, będzie to 2 litry na minutę. No to sześciokrotna już wtedy wychodzi oszczędność. A jeżeli sobie zamontujecie perlator, który ma litr na minutę, no to już 12-krotna będzie oszczędność wody dzięki temu urządzeniu. I w tym miejscu oczywiście, czyli łazienka, kibel, miejsce, gdzie potrzebujecie do mycia coś bardziej, dłoni, rozstrugowany strumień, gdzie nie napełniacie naczyń, jak najmniejsza przepływowość jest jak najbardziej super. Natomiast problem pojawia się, jeżeli będziecie chcieli założyć sobie perlator w kuchni. Czyli myjecie naczynia, powiedzmy nie macie zmywary jak ja, myjecie sobie naczynia sami, nie? No to fajnie, ten perlator jakby 2 litry wody czy litr zrzuca, no to właściwości myjące są takie same, jakby nawet rzucał tych 50 litrów. Ale problem się pojawia w tym, jeżeli chcecie naładować pełen gar duży wody do gotowania ziemniaków, nie? No to te 2 litry, wiecie, na minutę, no to czekacie i ten gar nie może się naładować tej wody. I wtedy jest ten problem, czy macie bilansować ten perlator w kuchni, czy taki, aby miał 2 litry wody, bo częściej myjecie naczynia, czy może 5 litrów przepływu wody na minutę, bo myjecie naczynia, ale jednocześnie napełniacie jakieś gary, czasami dzbanki i tym podobne wodą, żeby po prostu nie czekać tam pół dnia, zanim on się napełni. Tutaj musicie zdecydować sami, aczkolwiek jest na to przecież proste rozwiązanie. Do kuchni nie oszczędzajcie na tym perlatorze, bo to znowu podwójnie stracicie. Może go nie wyrzucicie, ale czas, gdzie będziecie stali, patrzyli jak się woda napełnia, to jest bez sensu. Dlatego do kuchni dobrze kupić sobie perlator, który ma regulację przepływu wody.
Nawet 3 dychy jak za niego wydacie. Pamiętajcie, Perlator to jest wydatek jednorazowy. Raz na niego kasę wydacie i możecie mieć go aż do grobu. Potem wam do trumny może go nawet wrzucą, jak ładnie poprosicie rodzinę. To są narzędzia, które się nie niszczą, jeżeli o nie dbacie, jeżeli je konserwujecie. Raz na rok, czy dwa razy na rok wykręcacie ten Perlator, wrzucacie go do wody z octem i solą. O tym nagrałem film, jak czyścić Perlatory. Też jest na kanale. No i Perlator wam po wsze czasy po prostu działa, dlatego do kuchni na Perlatorze nie oszczędzajcie kasy głupio, tylko po prostu kupcie sobie taki za naście ileś tam złoty, droższy, ale który będzie miał regulację przepływu wody. Na przykład są takie Perlatory, które mają przepływ wody od 1,5 litra na minutę, a jak nim pokręcicie tą głowicą, no to zmienia się ten przepływ na przykład na 6 czy 8 litrów. Jest to droższy Perlator dowolnej firmy, nieważne jakiej, byle był z metalu, tak jak byle te punkty spełniał, co wcześniej o nich mówiłem i będę mówił dalej. No to kupcie sobie do kuchni Perlator, który ma po prostu regulację przepływu wody. Kręcicie pierścieniem, jak chcecie nalać wody więcej, kręcicie większy przepływowość. Jest. Chcecie tylko mieć naczynia, zakręcacie trochę go i wtedy są bardziej rozstrugowane mniejsze strumiki, mniejszy przepływ wody. Super rozwiązanie, warte na pewno zainwestowanie. Przecież na tym oszczędzacie nawet 80% wody, to już wam się po miesiącu zwróci cena być może tego Perlatora, a w przestrzeni lat no to już... Naprawdę głupotą by było oszczędzać na Perlator w kuchni. Sprawa poboczna, też często się pojawiają pytania, czy warto opłaca się kupować Perlatory, które są na przedłużeniu, czyli jakiś tam gumowy, czy metalowy, czy jakikolwiek tam wężyk mają, który można sobie regulować, gdzie to sitko perlatorowe ma strzelać wodą. Ja wam powiem, że jeżeli wam pasuje tak, że macie jakiś tam wysoki kran i musicie precyzyjnie i tam nakładać tę wodę w jakieś miejsce, no to sobie kupcie, ja nie widzę w tym problemu. Jeżeli wam się to przyda, to jak najbardziej sobie kupcie. Tylko patrzcie, jaką ma przepływowość wody i jak to jest wykonane, bo większość tych na ruchomych głowicach jest wykonana beznadziejnie i to nawet nie są perlatory, tylko ukierunkowania wody, bo w jaką funkcję perlatora rzadko kiedy one spełniają, mają za duży przepływ wody, nawet z reguły nie podane jaki. No i na końcu taki punkt najnowszy, co ostatnio wiele osób się na to łapie lub nie łapie. Chodzi o podświetlenie Perlatora lampą LED, czyli po prostu puszczacie sobie zimną wodę, świeci na niebiesko, puszczacie sobie taką wodę, wiecie, średnią, no to się świeci na żółto, czy jakoś tak, a puszczacie wodę gorącą, no to się zaczyna świecić ta woda na czerwono. Po prostu lampka LED, jest dioda LED włożona w tym Perlatorze zamocowana, no i ona podświetla tą wodę w zależności od tego, jaką ma ta woda temperaturę. Oczywiście to z reguły są przedziały jakieś tam temperatury wody, z reguły 3 to są przedziały, czyli 3 różne barwy mają takie podświetlenia. No i powiem wam pokrótce, mi się to zawsze wydaje, to tak jak ktoś kupuje sobie meble, kupował meble, które mają na półkach podświetlenie LED-owe, że te półki się świecą. Szklane macie półki, możecie zapalić sobie w szafie półki LED-owe, nie? Na początku przychodzą goście, patrzcie, ale tam zaszpanuje, nie? Półki mi się podświetlą, ale dwa razy zobaczysz, że kurz się na nich zebrał, a kurz ci się nie chce zbierać z tych półek i już potem podświetlenia nie włączasz, potem w ogóle już zapominasz, a potem już masz to gdzieś i się zastanawiasz, po co to kupiłeś. I podobna rzecz się ma też właśnie z perlatorami podświetlanymi. Bo pamiętajcie, perlator, który się podświetla, no to jak on się podświetla? Tam jakąś bateryjkę z reguły one mają, a z reguły to nawet nie jest jedna bateryjka, tylko 3 baterie. 2, 3 różne, zależy jaka bateria. Ale jest tam bateryjka, nie? I ta bateryjka, jak często używacie tej wody, to często się to podświetla, z czasem się to psuje, a to dodatkowo, że wodę puszczacie, no to jest tam wilgoć. Ta wilgoć często chrzani te układy, w których się podświetla, ale jak są szczelne, to ich nie chrzani, ale bateria i tak się wykorzystuje i musicie z czasem ją wymieniać. I z doświadczenia swojego ja wam powiem takiego, że na początku fajny gadżet, nie? Przyjdą sobie znajomi, zobaczą, ja będę tam, wiecie, fajnie, zobaczcie, podświetla mi się i tak dalej. I okam do dupy coś takiego, nie? Lepiej sobie po prostu kupić zwykły perlator. To jest moje zdanie, nie? To nie jest, że kupujcie taki lub nie kupujcie taki. To jest, wiecie, to jest taki designerskie, takie szpanerskie. Zastosowanie tego tak na suchą logikę jest takie, nie? Jeżeli macie małe dziecko i sobie puszczacie wodę z takiego perlatora, no to nie patrzycie ręką, tylko widzicie, że wam lampeczka się już świeci w taki kolor czy siaki. Natomiast no, to jest taki, wiecie, gadżet trochę mało potrzebny, mało przydatny.
dla części osób fajnie wyglądający, ale w zasadzie nieistotny i mało co służący. Ja bym tak to podsumował. Jeżeli chcecie kupić sobie perlator, który będzie się podświetlał, no to pamiętajcie, że z reguły lub zawsze będzie miał on w sobie baterię energetyczną, no i tą baterię za jakiś czas będziecie musieli sobie wymieniać. Oczywiście możecie ją wymieniać wtedy, kiedy czyścicie perlator, żeby Wam się nie zapychał kamieniem wodnym, ale to jest taka pierdółka, którą tak naprawdę z czasem przestanie Wam się chcieć prawdopodobnie wymieniać. Ewentualnie może się sama schrzanić. No i w tym perlatorach, co też się podświetlają, zwracajcie uwagę na to, ile one naprawdę mają przepływu wody. Wszystkie punkty pozostałe też odnoście do tych urządzeń, bo często one są wykonane w całości, znowu z plastiku, albo po prostu mają nieograniczoną albo nieokreśloną przepływowość wody. Dlatego do tych podświetlanych, poza tym, że to może ładnie wygląda, szczególnie jak światło się zgasi i w łazience się otworzy ten kran po ciemku, no to fajnie może wyglądać, natomiast jako tako samo w sobie, no wiecie, nie? Słabo. No i z mojej strony to tyle. Chyba wymieniłem wszystkie punkty, które są istotne, jaki perlator nie wybierać, na jakie uważać i które punkty krytyczne są bardzo istotne. Jeżeli są jakieś, o których nie wymieniłem, choć wątpię, to napiszcie poniżej o tym w komentarzu. Dzięki Wam za zobaczenie tego filmu. Zapraszam na następne i do subskrypcji i tak dalej. Cześć!